Dzień dobry Państwu, witamy z Wąbrzeźna, mecz 9. kolejki pomiędzy Unią Wąbrzeźno oraz bydgoskim BKS-em. Spotkanie zespołu z czuba tabeli, czyli Wąbrzeska Unia, która zajmuje obecnie drugie miejsce w lidze, oraz spotkanie przedostatniej drużyny w lidze BKS-u, który z zerowym dorobkiem jest, tak jak powiedziałem, na przedostatnim miejscu w tabeli. Spójrzcie Państwo może na ekran, pokażemy Wam rozkład Naprzód TV, jak wygląda nasza ramówka na ten weekend. Pokazaliśmy już o 11:00 spotkanie Mustanga Ostaszewo z Naprzodem Jabłonowo Pomorskie. Tam przypomnę wynik 3-1 dla gospodarzy. Teraz jesteśmy w Wąbrzeźnie, o 15:00 rozpocznie się na żywo transmisja meczu Unii Wąbrzeźno z BKS-em Bydgoszcz, a jutro na deser mecz na szczycie, lider tabeli, czyli Rawys Raciąż zagra z trzecim zespołem z Olimpią, drugą Grudziądz. Ten mecz jutro o 14:00 na naszej antenie. Do rozpoczęcia spotkania, szanowni Państwo, zostało nam około 5 minut. Piłkarze za chwilę z sędziami wyjdą na murawę. Pogoda dzisiaj, tak jak Państwo zaraz może zobaczycie na murawie, bardzo ładnie do rozgrywania meczu, bezwietrznie, bez opadów. Ciepło, około 15 stopni, zatem idealne warunki, aby grać dzisiaj w piłkę.
Widzicie Państwo, realizator nasz czeka już na wyjście zawodników z szatni, z budynku. Ja może, korzystając z wolnego czasu, pokażę Państwu, jak wyglądały wyniki poprzedniej kolejki. Zobaczmy może ósmą kolejkę spotkań. Tam widzicie Państwo, może przede wszystkim skupmy się na wynikach Olimpii, Unii i BKS-u. Unia Wąbrzeźno wygrała pewnie z Promieniem Kowalewo-Pomorskie. Ten mecz transmitowaliśmy dla Was. I przypomnę od razu, w tym spotkaniu Chimizi Ohaga, jeden z bohaterów tego meczu, strzelec bramki, złapał czwartą żółtą kartkę w sezonie i dzisiaj nie wystąpi w tym meczu, musi pauzować. Natomiast BKS Bydgoszcz przegrał u siebie z dobrze dysponowaną ostatnio Dąbrową Chełmińską. Zobaczmy może tabelę, jak wygląda sytuacja w tabeli tych zespołów. Tak jak mówiłem w samym wstępie, Unia na drugim miejscu ma 20 punktów. Jeśli Unici dzisiaj wygrają, to przynajmniej do jutra będą liderem grupy pierwszej Ligi Okręgowej KPZPN. Natomiast BKS z zerowym dorobkiem, bardzo niekorzystny bilans bramkowy, 5 bramek tylko strzelonych i aż 28 goli straconych, przy czym nie tylko BKS z zerowym dorobkiem. Tak jak Państwo widzicie, mamy 3 zespoły, które wyraźnie odstają od reszty stawki i są to Sokół Radomin, BKS Bydgoszcz i Start Warlubie. Czy którejś z tych drużyn uda się zapunktować w tej kolejce? Zobaczymy. Na pewno byłoby to duże osiągnięcie dla drużyny BKS-u, jeśli wywiozłaby dzisiaj jakikolwiek punkt z Wąbrzeźna. I jeszcze spójrzmy na rozkład tej kolejki. Tak jak Państwu mówiłem, Mustang Ostaszewo wygrał z Naprzodem 3-1. Kolejne mecze dzisiaj rozgrywane to Wiktoria Lisewo z Promieniem Kowalewo, Sokół Radomin ze Stalą Grudziądz, Start Warlubie gra z GLKS-em Dobrycz Wudzyn, Unia Wąbrzeźno z BKS-em, mecz, który oglądamy. Również o 15:00 rozpocznie nam się spotkanie Krajny Sępólno-Krajeńskie z Polonią Bydgoszcz. Ciekawy mecz, trudno tam wskazać faworyta. I o 16:00 za godzinę rozpoczyna się ostatnie dzisiejsze spotkanie, czyli Dąbrowa Chełmińska zagra z Wiktorią Czernikowo, a jutro, tak jak Państwu powiedziałem, Deser, czyli Rawys z Olimpią II Grudziądz. I na tym meczu również będziemy, wybieramy się jutro do Raciąża, żeby Państwu ten mecz pokazać. Sędziowie już czekają przy budynku, żeby wyprowadzić zawodników, zatem za chwilę na pewno pojawią nam się piłkarze na murawie. Ja dzisiaj od razu Państwu powiem, że współkomentuję mecze z debiutującym w tej roli Karolem Witkowskim. Karol próbuje swoich sił jako komentator, był już ze mną w Ostaszewie na meczu Mustanga z Naprzodem i teraz będziemy za chwilę wspólnie dla Państwa komentować mecze z Wąbrzeźna. Za kamerą dzisiaj Maciek Kosiorowski, realizatorem obrazu jest Nikodem Leszczyński, a ja kłaniam się tradycyjnie, Przemek Obijalski. Jutro z kolei natomiast będzie z Państwem Marcin Jaskowski. Podziękujmy może firmom jeszcze, dzięki którym możemy dla Państwa transmitować te mecze. Dziękujemy firmie Green Pack, producentowi obiektów z drewna. Kolejne podziękowania dla Smart Eco, dostawcy fotowoltaiki, pomp ciepła. Dziękujemy również barowi z klasą, czyli mobilnym barmanom na wesela. Ja jeszcze proszę tradycyjnie o Państwa suby i lajki pod transmisją. Pozwala nam to budować zasięgi, no i też motywuje nas to do pracy. Tak jak wielokrotnie Państwu wspominaliśmy, działamy tutaj charytatywnie, non-profit. Jedynym, że tak powiem, odwdzięczeniem się dla nas za tą naszą pracę są Państwa pochwały, lajki i miłe słowa. Także dziękujemy za każdego suba, za każdą łapkę w górze. Widzicie Państwo, arbitrzy wyprowadzają nam już zawodników. Przedstawię może w międzyczasie arbitrów. Dzisiejsza trójka sędziowska, jako główny poprowadzi to pan Woźniak, natomiast na linii będą pomagać mu pan Zasada i pan Tybińkowski. A my widzimy już zawodników udających się na środek boiska, na szaro, takie szare koszulki i granatowe spodenki. Goście dzisiejsi, czyli BKS Bydgoszcz i w swoich tradycyjnych strojach Unia Wąbrzeźno, czyli granatowe koszulki i białe spodenki.
Może, Karol, poprosiłbym Cię o zaprezentowanie składu drużyny BKS-u. Tak, oczywiście. Z numerem pierwszym w bramce Fusiek Bartosz, z numerem trzecim Kajko Borys, z numerem czwartym Lewandowski Olaf, z dziewiątką Przygódzki Kacper, kapitan zespołu z dwunastką Pawlak Filip, trzynastka Kielszak Jakub, czternastka Saganowski Filip, szesnastka Woźniak Oliwier, siedemnastka Stasiak Wojciech, dziewiętnastka Kołodziejczyk Bartosz i dziesiątka Hasanow Edward. W takim zestawieniu rozpoczną dzisiaj, proszę Państwa, zawodnicy BKS-u. Natomiast gospodarze, czyli Unia Wąbrzeźno, rozpoczynają w następującym zestawieniu. Z jedynką Lewandowski Szymon, szóstka to Orzechowski Damian, z ósemką kapitan Drapiewski Radosław, dziewiątka Bartłomiej Kosiński, dziesiątka Paweł Mazurowski, piętnastka Niedbała Marcel, z szesnastką Wojdak Mikołaj, siedemnastka Maciejewski Aaron, osiemnastka to Stasiu Jabłoński, z dziewiętnastką Dawid Orlicki i z numerem 20 Wojciech Lejs. Około 150, może 200 kibiców na trybunach. Z pewnością wyniki osiągane przez Wąbrzeską Unię przyciągają kibiców na stadion. Ja jeszcze tylko Państwu może powiem, że oprócz Chimizi Ohagi nie gra dzisiaj kilku innych podstawowych zawodników. Szybko spoglądam w protokół, tam Sebastian Owczarczyk, Bartek Rojek również na ławce, a my zaczęliśmy. Mazurowski rozpoczął spotkanie, tak jak Państwu wspominałem, w niebieskich koszulkach Unia Wąbrzeźno. Ciężkie zadanie na pewno będzie dzisiaj przed BKS-em. Sporo silniejszych, można powiedzieć, kadrowo zespołów od BKS-u tutaj przegrywało. No ale to jest piłka nożna. Za to kochamy ten sport, gdyż jest on nieobliczalny, nieprzewidywalny. Wszystko się może zdarzyć i liczymy my jako neutralni kibice postronni, że postawi się tutaj BKS Unii i będziemy mieli ciekawe widowisko. Daleki wyrzut BKS-u. Stasiu Jabłoński. Gramy dalej, arbiter pozwala grać. Orzechowski wycofał do Drapiewskiego. Drapiewski. No widzimy, że od pierwszych minut Unia Wąbrzeźno przejmuje inicjatywę. To Unici są częściej przy piłce w tych pierwszych minutach. I piłka w rękach przy nodze Lewandowskiego Szymona. Drapiewski. No zastanawiamy się, czy nieobecność Owczarczyka i Rojka na przykład to po prostu chęć dania odpoczynku tym zawodnikom, czy jakieś urazy.
rozpocznie Lewandowski. Orlicki. I pierwszy strzał, tak, pierwszy strzał w tym meczu strzelał Wojtek Lejs. Oczywiście pozdrawiamy widzów z zagranicy, w tym przypadku ktoś nas pozdrawia z Oslo. Patrzymy w protokoły. Ja tak korzystając z tego, że jeszcze za wiele nam się na boisku nie dzieje, patrzę, że BKS, jeśli chyba o całą ligę, jeśli by porównać całą ligę, najwięcej młodzieżowców, 14 zawodników BKS-u przyjechało nam dzisiaj do Wąbrzeźna i proszę Państwa, z tego aż 11 osób to piłkarze młodzieżowi. Zobaczymy, jak ci młodzi zawodnicy postawią się dzisiaj Unitom. Orlicki. Tak, spokojnie, od tyłu Unia. Drapiewski. Drapiewski na lewą stronę, ale ładnie wyłapał to Bartek Fusiek. I mamy dalekie wybicie bramkarza BKS-u. Dobrze, tutaj uwolnił się Hasanow, Edward. Sporo gry w środku pola w tej początkowej fazie. I rzut wolny. Nie mieliśmy za bardzo możliwości oglądać BKS-u. W tym sezonie oglądaliśmy BKS tylko jeden raz w Jabłonowie w pierwszej kolejce. Wtedy Naprzód pokonał BKS 6-1. To jedyna okazja na żywo, jaką mieliśmy oglądać ten zespół. Także dzisiaj drugi raz przyglądamy się BKS-owi. Zobaczymy, jak wyglądają ci zawodnicy po kilku miesiącach. Z początku pamiętam, jak byli w Jabłonowie, to mieli jeszcze sporo problemów po spadku. Ciężko było im zebrać kadrę. Może już te dziury są połatane i troszkę będzie ta gra BKS-u lepiej wyglądała. I teraz zobaczmy. I nic nie będzie z tego. Ten rzut wolny wykonywał Filip Pawlak, kapitan zespołu BKS-u. I Borys Kajko z autu. Nie dbała. Ponownie nie dbała. Tym razem daleko, mocno, na lewą stronę. I faulowany był zawodnik BKS-u. BKS za chwilę będzie rozpoczynał grę. Szkoda, że dzisiaj nie oglądamy Chimizji Ohagi. Ja przypomnę, Chimizji złapał czwartą żółtą kartkę tydzień temu w Kowalewie. Tam w początkowej fazie meczu przewracał się w polu karnym zawodników z Kowalewa. Arbiter uznał tam, że Chimizji próbował wymusić rzut karny i ukarał zawodnika z Wąbrzeźna
żółtą kartką. No i w związku z tym nie oglądamy dzisiaj Mizi na boisku. A szkoda, bo pewnie miałby ten zawodnik okazję, aby poprawić swój dorobek bramkowy. Drugi, jeśli chodzi o skuteczność, zawodnik naszej ligi. 10 goli na koncie w pierwszych 8 kolejkach. I nie dbała. Drapiewski z niedbałą. A niedbała dzisiaj od początku, przypomnę, tydzień temu wszedł on z ławki rezerwowej i miał bardzo dobre wejście. Zaraz po wejściu zdobył bramką, głową bramkę. Odezwali nam się kibice miejscowi. Zagrzewają swoich zawodników do walki i unici odrzutu z autu. Stasiu Jabłoński oddał strzał, niecelnie jednak bardzo. Ja zachęcam Państwa do dyskusji na czacie. Zapraszamy do zadawania pytań, do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Zapraszam również Państwa zawsze w początkowej fazie meczu. Prosimy o podawanie również swoich typów. Typujcie, jak uważacie, kto wygra, w jakim stosunku. Jesteśmy ciekawi, jak podzielą się opinie i typy na czacie. Przegrał Hasanów walkę o piłkę przy aucie. Rozpoczną unici. Pisze ktoś z Państwa, że myśli, że specjalnie Ohaka się wykartkował. Ja myślę, że nie specjalnie, bo po prostu widziałem tą akcję. Rzeczywiście on tam polował, mówiąc w cudzysłowie, na rzut karny. Chciał dostać rzut karny. I dlatego tą kartkę dostał, a myślę, że jeśli miałby się celowo kartkować, to by się kartkował właśnie dzisiaj grając na mecz, następny mecz mógłby się wykartkować, na Warlubie prawdopodobnie byłoby lepiej się wykartkować i wtedy pauzować, jeśli już mówić o takich kalkulacjach. Drapiewski, z 19 gra nam Dawid Orlicki z lewej strony. Teraz niedbała, dalekie podanie. Zawodnicy z Wąbrzeźna domagali się faulu dla nich. I zobaczmy, ależ szybki jest zawodnik Unii. Nie wiem, kto to był. Oczywiście od razu Państwu wyjaśnię. Siedzimy bardzo daleko z Karolem dzisiaj. W Unii Wąbrzeźno nie ma możliwości, na stadionie Unii Wąbrzeźno nie ma możliwości stanąć na środku boiska z uwagi na tartan, żeby go nie poniszczyć, więc stoimy praktycznie za bramką, za narożnikiem i stąd bramka, której w tej chwili broni bramkarz BKS-u, jest bardzo daleko od nas. Wojdak. I strata. Muszą cofać się zawodnicy Unii, ale już Orlicki przejął tą piłkę do Drapiewskiego, a ten mocno w kierunku Stasia Jabłońskiego. Jabłoński. Udało się podać Jabłońskiemu w pole karne. Tam jednak piłkę wyłapał Fusiek. Słyszymy prześpiewki Unitów. I faul na zawodniku Unii. Drapiewski. Wybita piłka. Będzie out dla Unii.
Czysto odebrana piłka przez BKS. Hasanow. I Drapiewski lepszy. I faul. Nieprzepisowo chcieli przejąć piłkę Unić i będziemy mieli rzut wolny dla BKS-u. Do piłki ustawia się Saganowski, Filip. Nie zdołał Hasanow, bardzo wysoko wyskoczył nam tutaj Szymon Lewandowski, spokojnie wyłapał tą piłkę. A teraz uwaga, Stasiu Jabłoński na lewo w kierunku Wojdaka. Wojdak, dośrodkowanie w pole karne. Przerzucone jednak to dośrodkowanie. Orzechowski, bardzo szybki zawodnik, dośrodkowanie kolejne. No, nie dał rady tutaj złożyć się do strzału Stasiu Jabłoński i piłka w rękach Bartka. Bartek Fusiek zaraz będzie wybijał, a dokładniej to wyrzucił piłkę do swojego prawego obrońcy i BKS konstruuje kolejną akcję. Czy kolega redaktor uporał się już z bolącym zębem? Pytanie na czacie. Tak, nasz kolega Michał, którego nie ma w ten weekend z nami, uporał się z zębem. W poniedziałek w końcu się po weekendzie całym doczekał wizyty u stomatologa i pożegnał się już z tym zębem, który mu tak doskwierał, i teraz jest dużo bardziej szczęśliwy i zadowolony. Także myślę, że za tydzień będzie już z nami, bo od razu dodajmy, że Michał jest z zawodnikami, młodymi zawodnikami na Przodu Jabłonowo w tym tygodniu. Bardzo ciekawy turniej dla dzieci w Mrągowie. Tam sporo zawodników, sporo klubów młodzieżowych wystawiło ekipy, drużyny z dużych miast, również z Białegostoku, i nasza ekipa młodzieżowa dzieci będzie się mierzyła właśnie z nimi. Także trzymamy kciuki za młodych piłkarzy na Przodu Jabłonowo. Rzut wolny dla BKS-u. Zobaczmy, dośrodkowanie w pole karne. Tam jest Hasanow, ale piłka przeszła nad zawodnikami BKS-u. Chyba był jeszcze spalony. No widzimy sensacyjne typy. 2-0 dla młodzieży z Bydgoszczy. No ciekawe, na pewno byłaby to mega sensacja. Nawet pewnie sensacją byłoby, gdyby w ogóle BKS tu jakieś punkty zdobył, ale teraz zobaczmy, szybki jest zawodnik BKS-u, niestety nie dał się tutaj, nie dał rady się złożyć do strzału, chyba jeszcze jakiś uraz mięśniowy, miejmy nadzieję, że to nie będzie nic poważnego. Potrzebna będzie pomoc medyczna. Widzimy, że bardzo cierpi zawodnik BKS-u. Tam nie było chyba kontaktu z piłkarzem Unii. Po prostu może źle stanął, może skręcił, albo po prostu jakieś może naderwanie. No nie prorokujmy, zobaczmy, może za chwilę będzie wszystko w porządku. Widzimy, zmrażacz idzie w ruch. Należy nam Edward Hasanow. Korzystając z chwili przerwy, dziękujemy firmom, dzięki którym możemy dla Państwa przygotowywać te transmisje. Firma Greenpack, producent obiektów z drewna, producent altan, wiat garażowych, garaży, domków drewnianych, firma Smart Eco, dostawca fotowoltaiki, pomp ciepła oraz bar z klasą, czyli mobilni barmani na wesela. A Hasanow musiał opuścić boisko, aby dalej mogła być udzielona mu pomoc medyczna. Tymczasem Unia wznowiła grę i zobaczymy, jak będzie teraz sobie radził BKS chwilowo w osłabieniu w dziesiątkę.
od bramki rozpocznie Fusiek Bartosz. Już Drapiewski przejął piłkę. Orlicki. Faulowany Mazurowski. Stasiu Jabłoński. Jabłoński. Uprzedzony przez zawodnika BKS-u. No teraz, brutalne wejście. Tak, nieprzepisowo powstrzymywany był kołodziejski Bartek. Leży nam teraz na murawie, czyli w tej chwili dwóch zawodników BKS-u, którzy niestety ucierpieli w ostatnich starciach, bo jeszcze na boisko nie powrócił Hasanow, przypomnę. Zauważmy, że to jest niebezpieczna sytuacja dla BKS-u. BKS ma zmienników jak na lekarstwo. Tak, tylko trzech zawodników na zmianę dzisiaj w BKS-ie, czyli prawdopodobnie w dalszym ciągu problemy kadrowe, ale bardzo często tak niestety jest. Drużyna po spadku często niestety żegna się z zawodnikami i musi po prostu radzić sobie jakoś w tym okrojonym składzie BKS w tym roku. Orlicki do Orzechowskiego. Lejs na lewo. No nie zrozumieli się tutaj nam Orlicki z Niedbałą. I zobaczmy, dobrze Lejs uwolnił się. Hasanow nie będzie już, proszę Państwa, w stanie kontynuować gry. Schodzi ten zawodnik z dużym grymasem bólu, utykając, i widzimy już innego zawodnika BKS-u gotowego do wejścia w jego miejsce. Ciężko wyjść z własnej połowy BKS-owi. I Orlicki. I teraz na prawą stronę do Orzechowskiego. Ten ma trochę miejsca, podał do Jabłońskiego. Jabłoński. Jabłoński w kierunku Maciejewskiego. No i poradzili sobie zawodnicy BKS-u. Pawlak. Dobrze, nie opuściła piłka placu gry. No ale przy piłce już Unici. Orlicki. Lejs, dobrze, obrócił się z piłką. Na prawo oddał, chciał oddać do Jabłońskiego. To się jednak nie udało. Jednak już przy piłce ponownie Unia. Niedbała, na lewo. Tam Wojdak. Nie, to nie Wojdak chyba. Nie widzę stąd. Jesteśmy bardzo daleko. Doszło nam trochę kibiców. Także całkiem spora grupa. Nawet kibicują tutaj. Jak Państwo słyszycie, churalne przyśpiewki na stadionie w Wąbrzeźnie.
No i spójrzmy, rzut wolny dla Unii. No niezbyt dobre rozegranie tego stałego fragmentu gry przez wąbrzeską Unię i od własnej bramki Bartek Fusiek. No piszecie Państwo na czacie, któryś z kibiców nie wierzy, żeby BKS urwał dzisiaj tu jakiś punkt. No ale popatrzcie Państwo, no jednak to nie przypadek, że aż do czwartej rundy BKS nam dotarł w Pucharze Okręgowym. Nie widziałem tego meczu z Rawysem, ale opowiadali koledzy, którzy byli na tym meczu, że tam BKS też troszkę postawił się temu naszemu liderowi. Więc no myślimy, że nie stawialibyśmy od razu na straconej pozycji BKS-u, chociaż rzeczywiście nie pomaga im w tym fakt, iż muszą już grać bez Hasanowa, także tylko dwóch zawodników na ławce rezerwowych ma już do dyspozycji trener pan Marek Sobiesik Orzechowski do Drapiewskiego. Ponownie Orzechowski z Drapiewskim. Orlicki. Lejs. Dalekie zagranie Lejsa. No i dobrze, wybronili się. Tam troszkę zakotłowało się pod bramką BKS-u. A nam zaczyna trochę wiać na stadionie. W pierwszych minutach mówiłem Państwu, że bezwietrznie. Teraz, tak jak wspominałem, jesteśmy przy narożniku, za narożnikem. Mamy przed oczami chorągiewkę narożną i widzimy, jak ten wiatr się wzmaga. Faulowany Drapiewski, rozpoczną ujęcie. Do dośrodkowania ustawił się Jabłoński Stanisław. Ale piłka przyjęta przez BKS i wybita na aut. Pół godziny już prawie gry za nami, jeszcze dwie minuty i będziemy mieli pół godziny, a BKS póki co broni się. Unia, można nawet powiedzieć, bez jakichś klarownych sytuacji. Na pewno nieco więcej przy posiadaniu piłki Unici, ale tak jak wspomniałem, nie było jakichś takich stuprocentowych okazji dla gospodarzy. Słyszycie Państwo przyśpiewki kibiców, naprawdę doszło nam kibiców jeszcze, fajnie to wygląda, myślę, że najliczniejsza grupa kibiców, jaką oglądałem no, od kilku kolejek na stadionach naszej ligi.
Drabiewski. Warto zauważyć, że Wążyno ma bardzo oddanych kibiców. Tak samo jak na przykład byliśmy ostatnio na meczu w Kowalewie. Tam przyjechała dosyć spora grupa, też były dosyć dużo przyśpiewek. Cały czas zagrzewali do boju. Tak, trzeba pochwalić kibiców Unii Wąbrzeźno. Jeżdżą za swoim zespołem, nawet na dalsze wyjazdy, bo przypomnijmy, Unia wygrała 2-1 na wyjeździe z Polonią Bydgoszcz i tam również kilku kibiców Unii widzieliśmy na trybunach. Drapiewski. Maciejewski oddał strzał, ale był na pozycji spalonej Aaron, także od rzutu, od wznawiać grę będzie za chwilę nam Bartosz Fusiek. Za nami już właśnie 30 minut gry. No i BKS póki co dzielnie się broni. Orzechowski. Faulowany zawodnik Unii. Jeśli ktoś z Państwa zna wyniki innych spotkań dzisiejszych, piszcie nam na czacie. My nie mamy możliwości poprzeglądać internetów. Komentujemy tutaj dla Państwa to spotkanie, ale gdybyście Wy mieli taką możliwość, podrzućcie nam wyniki innych meczy. My widzimy jedynie, mamy podgląd na transmisję kanału 10, gdzie MKS Krajna remisuje w 27 minucie z Polonią, także tam również bez bramek, podobnie jak w Wąbrzeźnie. Daleki wyrzut BKS-u, przejęty przez Unitów. I piłka u Fusiaka. Mamy informację, że Lisewo wygrało 2-1 z Promieniem. Także byłoby to kolejne zwycięstwo Lisewa. Przypomnijmy, że Lisewo pokonało, co dla niektórych zaskakująco, GLKS Dobrcz. I BKS. BKS walczą chłopaki z Bydgoszczy, ale piłka przy nodze Lejsa. Ten wycofał do bramkarza. Szymon Lewandowski do Drapiewskiego. Nie dbała. W kierunku Orzechowskiego, ale uprzedzony Orzechowski przez zawodnika BKS-u. Daleko wybija zawodnik BKS-u. Do piłki dojdzie Drapiewski. Odegrał do bramkarza. A Szymon Lewandowski pokazuje. Chłopaki szeroko, koledzy szeroko. Walczył tam Pawlak z Orzechowskim. I będzie aut dla Unii. Pawlak
No ciekawie nam się zapowiada to jutrzejsze spotkanie Rawysu. Za chwilkę do niego wrócę. Zobaczmy tylko, jak Unia wykona ten rzut rożny. Dobrze piąstkuje Fusiek i faulowany był bramkarz BKS-u w tej akcji. Wracając do spotkania w Raciążu, jutro Rawys, przypominamy, gra z Olimpią II Grudziądz. Rawys fajnie ustawił sobie ten mecz, ustawił ten mecz tak, że w tym samym czasie Olimpia pierwsza, czyli pierwszy zespół z Grudziądza, gra swoje spotkanie, zatem no nie będą mogli się w taki sposób wspomóc zawodnicy Olimpii drugiej zawodnikami rezerwowymi. Czyli myślę, że troszkę gorszy skład Olimpia jutro ze sobą weźmie do Raciąża i tutaj Raciąż pewnie upatruje swojej szansy na skompletowanie, na zaliczenie zwycięstwa i zdobycie 3 punktów. Ale widzę, kolejny zawodnik BKS-u nam tutaj leży, 14. Saganowski Filip. Tak. Ostro grają zawodnicy Wąbrzeskiej Unii. Widzimy, nie patyczkują się nam z zawodnikami BKS-u. Rozpocznie kapitan zespołu Pawlak Filip. Drapiewski wybija główką na aut. Nie dbała. Czy zdecyduje się na uderzenie? Tak. Bardzo mocne uderzenie, niedbały, ale niecelne. I po 36 minutach Unia 0, BKS 0. Spójrzmy sobie jeszcze raz na to uderzenie niedbały. Miał tu dużo miejsca Marcel Niedbała, ale odległość bardzo daleka, około 40 metrów. Strzał niecelny, nie musiał nawet interweniować Bartek Fusiek. Dalekie wybicie Pawlaka. Faulowany zawodnik BKS. Tak, powalony Kołodziejski zostawił piłkę. Cofnął arbiter piłkę o 2 metry. Rozpocznie Kajko Borys. Jabłoński. Szybka kontra Unitów. I zobaczmy teraz Mazurowski. Mazurowski. Nie był faulowany Mazurowski. Czyste wybicie zawodnika BKS-u Olafa Lewandowskiego i będziemy mieli rzut rożny dla Unii. I po piłkę udaje nam się Wojtek Lejs. Wbijał główką tą piłkę. Zawodnik BKS-u był jeszcze faulowany przy tym wybiciu. Jakub Jakiel... Przepraszam, nie widzę. Jakiele, Jakielaszek. Jakub. No, trzyma się za głowę zawodnik BKS-u. Spójrzmy w międzyczasie może na czat, co tam Państwo nam piszecie. Sokół stale 2-3. No, czyli Sokół, jeśli to jest koniec meczu, no to Sokół przegrywa kolejne spotkanie, 9 z rzędu. Pytacie, jak oceniamy mecz na Mustanga i na przodu? No, Mustang dzisiaj widać, że chciał się zrehabilitować za te ostatnie porażki. Ostatnio gorszy okres Mustanga.
Dzisiaj chłopacy widać, że wyszli bardzo zmobilizowani. Natomiast no naprzód dzisiaj... W okrojonym składzie. Tak, w okrojonym składzie można powiedzieć nawet, że bardzo osłabiony, bo oprócz Tomka Grudzińskiego, który pauzował akurat za kartki, no to nie mógł dzisiaj też wystąpić Łukasz Kalinowski, czyli zawodnik podstawowy. Także inni chłopacy, przypomnijmy, najlepszy strzelec Mateusz Prylewski zalecza uraz kolana. No, trener sam nasz, czyli Rafał Gałuszewski... Unitów? Tak, musiał interweniować Bartek Fusiek, dobry strzał. Także naprzód mocno osłabiony i niestety nie postawił się dzisiaj Mustangowi. Mustang bardzo zmobilizowany, widać było, że bardzo im zależało. I trzeba przyznać, że zasłużenie dzisiaj piłkarze z Ostaszewa wygrali 3-1 z naprzodem. Tak, raz za razem od pierwszej minuty próbowali, aż się wszystko udało. 40 minut gry za nami. Nieprawidłowo wyrzucony rzut z autu. Zatem teraz aut, ale dla Unii i Orzechowski. Orzech do siebie! Zawsze jak naprzód przegra, to nie dlatego, że przeciwnik był lepszy, tylko że grali w okrojonym składzie. No, bo tak było. Przeciwnik był lepszy, dlatego że naprzód grał w okrojonym składzie. Tak było, tak sobie żartując. No tak, no to wiadomo, że to pozostaje jako gdybanie. Może gdyby wyszli podstawowi zawodnicy, to byłoby 5-0 dla Mustanga. To wiadomo, że my tylko tak dyskutujemy. Ale wracamy na boisko, bo zostaje nam tutaj, proszę Państwa, około 4 minut tylko do zakończenia tej pierwszej części, a BKS dzielnie broni się przed Unią. Nawet można powiedzieć, że szuka swoich szans, śmiało atakuje. Brakuje mi wśród BKS-u takiego wykończenia. Chłopaki potrafią rozprowadzić piłkę, widać, że chcą, ale widać, że brakuje im już tego Hasanowa. No na pewno w grze Unii Wąbrzeźno brakuje dzisiaj Owczarczyka oraz Cimizji. Ta dwójka kreowała dużo groźnych sytuacji. Chyba Sebastian Owczarczyk to jeden z lepszych asystentów naszej ligi. Cimizji jeden z lepszych snajperów. Zatem także no brakuje ich ewidentnie dzisiaj. Zobaczymy, czy trener będzie musiał posiłkować się Sebastianem Owczarczykiem w drugiej połowie. Kajko, Stasik, powalony Stasik, ale czysto, i Orzechowski. Orlicki, Lejs. Jeszcze zawodnicy Unii przy piłce. I wybita teraz piłka, będziemy mieli aut dla gospodarzy. Orlicki. Naspalony był tam zawodnik Wąbrzeźna, zatem przy piłce akcja rozpoczynać za chwilkę będą BKS, a nam zostały, proszę Państwa, już tylko 2 minuty do zakończenia regulaminowego czasu gry. I można powiedzieć, że niewiele nam się tutaj dzieje dzisiaj na boisku w Wąbrzeźnie. Praktycznie ani jednej takiej klarownej, bardzo dobrej, można powiedzieć, stuprocentowej sytuacji. Orzechowski, ale za daleko wypuścił sobie tą piłkę. Brawa.
i nie dbała na lewo. Faulowany Stasik. Rozpoczęła nam się ostatnia minuta. Nie było jakichś większych przerw w grze, poza tym faulem na Hasanowie. Rozpocznie kapitan Pawlak. Jest to wszystko, gramy dalej. Nie dbała na prawo do Orzechowskiego. Ten od razu podanie z pierwszej piłki, ale piłkę wybija na rzut rożny zawodnik BKS-u. Zatem będziemy mieli prawdopodobnie ostatnią akcję meczu za chwilkę. Rozpoczął nam się właśnie w tej chwili doliczony czas gry. I spójrzmy. Jeszcze Unia próbuje. A teraz będzie szansa na kontrę BKS-u. Nie, już Radek Drapiewski zdążył się cofnąć na czas. Jeszcze jednak BKS. Przejęcie Unii. Oj, muszą uważać zawodnicy BKS-u, aby nie stracić bramki do szatni. Ale ładnie wyłapał Bartek Fusiek ten niezbyt mocny strzał Unitów. I arbiter zakończył nam w tej chwili pierwszą część spotkania. Unia Wąbrzeźno remisuje 0-0 z BKS-em Bydgoszcz. Dzielnie BKS sobie radzi. Przypominamy, że musiał już dokonać przymusowej zmiany. Faulowany był tam Hasanow, ucierpiał boleśnie. Nie, przepraszam, to nawet chyba podczas faulu nie było. On wchodząc w pole karne doznał jakiegoś, tak, chyba skręcenia i utykając musiał Edward Hasanow opuścić boisko. W jego miejsce wszedł zawodnik z numerem 6, Olborski, chyba Marcin. Także tylko już dwójka na ławce rezerwowych BKS-u. Unia póki co bez zmian. Zobaczymy, czy trener będzie musiał, czy trener pokusi się o jakieś zmiany w przerwie. My dziękujemy tradycyjnie firmom, dzięki którym możemy jeździć i relacjonować dla Państwa te spotkania. Firmie Greenpack, producentowi obiektów z drewna, Smarteco, dostawcy fotowoltaiki, pomp ciepła oraz barowi z klasą mobilnym, barmanom na wesela. Zatem słyszymy się z Państwem za około 10 minut. Ja tylko może nadmienię jeszcze, że w równolegle toczącym się meczu póki co Krajna Sępólnokrajeńskie również remisuje 0-0 z Polonią Bydgoszcz. Tam za chwilę też koniec pierwszej części. Zatem żegnamy się z Państwem i do usłyszenia za około 10 minut.
Witamy Państwa ponownie z Wąbrzeźna. Przypominam, jesteśmy na meczu 9. kolejki 5. ligi KPZPN grupy pierwszej, a na boisku mierzą nam się dzisiaj zespoły Unii Wąbrzeźno oraz BKS-u Bydgoszcz i przypominam, do przerwy 0-0, czyli wynik troszkę można powiedzieć sensacyjny. Dobrze broni się nam BKS. Unia dzisiaj bez jakichś klarownych okazji. Nie widać różnicy aż 20 punktów między tymi drużynami. Na szaro, w szarych koszulkach zespół BKS-u, natomiast w niebieskich koszulkach, w granatowych koszulkach Unia Wąbrzeźno. Arbitrzy jeszcze sprawdzają ustawienie, czy ilość zawodników na boisku nam się zgadza i za chwilę będziemy rozpoczynali tą drugą część. Jeszcze w międzyczasie powiem, że w równolegle toczonym spotkaniu w Sępólnie Krajeńskim Krajna do przerwy również remisuje 0-0 z Polonią Bydgoszcz. I rozpoczął nam arbiter drugą część meczu. Zobaczymy, jak poradzi sobie BKS w drugiej połowie. Przypomnę tym z Państwa, którzy nie oglądali pierwszej części, że BKS w bardzo wąskiej kadrze dzisiaj. Przyjechało tylko 14 zawodników, jeden już musiał wejść, bo kontuzji doznał Hasanow, czyli tylko dwóch zawodników na ławce. Praktycznie sami młodzieżowcy. Dzisiaj w składzie BKS-u zawodnicy, wyobraźcie sobie Państwo, z rocznika nawet 2007, czyli 15-latkowie nam tutaj dzisiaj grają, nawet w barwach BKS-u. Zobaczymy, jak poradzi sobie zespół Unii Wąbrzeźno. No tutaj w tym zespole sporo doświadczonych piłkarzy. I zobaczmy, Lejs. Lejs do Jabłońskiego. Jabłoński. Dośrodkowanie. I nie doszedł nam do piłki Kosiński. Rozpocznie Fusiek Bartosz. Tak, kilka dobrych interwencji Bartka. Bartek Fusiek dobrze nam się pokazał w pierwszej połowie tego meczu. Lewandowski, Olaf. Mamy jakiś problem z obrazem. Mam nadzieję, że koledzy się zaraz z tym uporają. Ja w międzyczasie będę się starał Państwu sposobem radiowym przybliżyć, co dzieje się na boisku. Gra w środkowej strefie boiska. Radek Drapiewski na prawo w kierunku Orzechowskiego. O, mamy już obraz ponownie, zatem widzicie Państwo, co się już dzieje. Oddał strzał Mikołaj Wojdak. I słyszymy, kibice Unii dopingują swój zespół. No, czas nam ucieka. Niedługo pewnie zaczną pojawiać się pierwsze takie nerwowe objawy wśród Unitów, jeśli nie zdobędą oni bramki. I rzut z autu. Wiśniewski. Mazurowski. Jabłoński do Orzechowskiego. Odskoczyła piłka Kosińskiemu.
Powalony teraz Wojdak. Krzyczą zawodnicy Unii Wąbrzeź, no karny, ale sędzia nie dyktuje nam jedenastki, ale znowu Wojdak. Idealna okazja. I jeszcze Jabłoński. Ależ nam się działo w tej akcji, proszę Państwa. Mieli tutaj Unici wyborną okazję, ale jeszcze zobaczmy. Jeszcze Unia przy piłce. No już cofnięci zawodnicy z Wąbrzeźna. I wybita ta piłka przez BKS. Wrócili z dalekiej podróży zawodnicy bydgoskiego BKS-u. Sporo nam się tutaj dzieje w pierwszych minutach. Nie ma nawet czasu na powtórkę na razie. Jeszcze poczekajmy z powtórką tej sytuacji. I teraz może zobaczmy, co tam się działo w tej sytuacji. Tu widzicie Państwo, Wojdak wszedł, oddał piłkę Mazurowskiemu. Mazurowskiego uderzenie zostało, poszło w słupek. Wracamy już jednak na boisko. No najlepsza okazja, jaką do tej pory miała Unia na objęcie prowadzenia. Po faulu rozpocznie Lejs. Nie doszedł do piłki Jabłoński i piłka w rękach Bartka. Bartek Fusiek. Lewandowski Olaf. Dalekie wybicie. Wysoko podeszli teraz zawodnicy BKS-u. Musi uważać tam Drapiewski. Dobrze naciska go zawodnik BKS-u. I co tam teraz? Nic, sędzia pozwala grać dalej. I teraz będzie faul. Dyskusja arbitra z kapitanem Drapiewskim. Szybkie wykonanie Drapiewskiego. Dobrze tutaj Konrad Wiśniewski, agresywnie, ale czysto wybijał tą piłkę. Też widzimy młody chłopak, 2005 rocznik. Zautu Wiśniewski. Tak, sporo chłopaków 17-letnich. No, tak jak mówiłem, nawet 15-letni są, sporo nastolatków w ekipie BKS-u. Faulowany jak Kielszak. Tak, można powiedzieć, w kryteriach BKS-u to już doświadczony zawodnik, bo 20-letni. I zobaczmy, BKS. Ale fajnie, fajnie podoba nam się postawa BKS-u, bo szukają też swoich okazji. Nie postawili tak zwanego przysłowiowego autobusu w swojej bramce. Nie bronią się tylko i wyłącznie. Niecelna próba Unii Wąbrzeźno i od własnej bramki Fusiek. Pawlak. Dobrze Drapiewski przejął tą piłkę. I rozpoczną Unici z autem.
My przypomnijmy mecze, wyniki spotkań, które się już zakończyły. Mustang pokonuje naprzód 3-1. A nie, przepraszam, zmiana BKS rozpocznie. Wiktoria Lisewo wygrała 2-1 u siebie. I Sokół Radomin przegrywa 2-3 na własnym boisku z Stalą Grudziądz. A Wiktoria Lisewo do nam jeszcze pokonała Promień Kowalewa. Mamy bramkę natomiast w Sępólnie Krajeńskim. Tam Polonia prowadzi 1-0 w 50 minucie z Krajną. Także Polonia kontynuuje bardzo dobrą pasę. Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu fenomenalny mecz w wykonaniu Bydgoszczan. Wysoko pokonali aż 6-1 Mustang Ostaszewo. Ten mecz można obejrzeć z odtworzenia na naszej antenie, jeśli ktoś by miał taką ochotę. BKS musi cofać. I Pawlak musi uważać, tam Jabłoński, Stasiu czyha za nim i wybija piłkę. Pawlak na aut. Będzie aut dla zespołu z Wąbrzeźna. Dośrodkowanie. Strzał głową. Ale tak, na spalony był Mazurowski. Nawet gdyby piłka wpadła do bramki, nie byłby gol uznany. Dobra decyzja arbitra. Lewandowski do przejęcia przez Unitów. I od bramki Lewandowski. Spokojnie piłkę rozgrywają Unici. Tak, jeszcze nie ma potrzeby spieszyć się za wszelką cenę. Jest jeszcze dużo czasu przed nami, 34 minuty regulaminowego czasu, więc Unici mogą na razie póki co na spokojnie szukać tej swojej wymarzonej bramki, która dałaby im, przypomnijmy, pozycję lidera do jutra. Będzie zmiana w zespole z Wąbrzeźna. Czyli jednak Owczarczyk. Jak trwoga, to do Owczarczyka, można powiedzieć. Sebastian Owczarczyk, bardzo dynamiczny zawodnik, dynamiczny skrzydłowy, wiele asyst w tym sezonie. Schodzą Wojdak i Lejc Wojciech. Zobaczymy, czy zmieni nam się teraz obraz gry Unii Wąbrzeźno. Przypomnijmy, tak naprawdę w ciągu tych prawie już 60 minut tak naprawdę tylko jedna taka idealna okazja do zdobycia bramki, a oprócz tego BKS świetnie się broni, nie dopuszcza Unitów do sytuacji strzeleckich. Wiśniewski dobrze główkował. Teraz jeszcze Wiśniewski musi uważać. Tutaj już Owczarczyk. Ciężko będzie miał teraz Wiśniewski tutaj upilnować Owczarczyka. Owczarczyk naprawdę i duża dynamika i proszę Państwa, dobry dribbling. Także będzie miał ciężko ten młody chłopak, czyli Konrad Wiśniewski, z upilnowaniem Sebastiana. I teraz widzimy Owczarczyk. Tym razem powstrzymany, ale już Maciejewski przy piłce do Jabłońskiego. Jabłoński.
ależ teraz minęła się tutaj, przeszła piłka nam przez całe pole karne. Nie doszedł do niej również Owczarczyk, nie dał jej rady złapać Bartek Fusiek. I out. Ale musimy tutaj poczekać, gdyż leży nam na boisku zawodnik BKS-u. A tymczasem Polonia idzie za ciosem, podwyższa prowadzenie w meczu z Krajną Sępólno-Krajeńskie. Czyli Polonia już 2 do 0, proszę Państwa, po 55 minutach. Czyli tak spoglądając na wirtualną tabelę, Polonia zamiast 14 będzie miała już o 3 oczka więcej, czyli 17. Przeskoczy nam kilka zespołów, na pewno przeskoczy Naprzód, który miał 16 punktów. No ale cały czas mówię, jeszcze pół godziny do zakończenia zarówno spotkania i w Wąbrzeźnie, i w Sępólnie Krajeńskim, także wszystko może się jeszcze zdarzyć. Tymczasem Jabłoński. Dobrze, bardzo czujnie Bartek Fusiek. Jego kolega próbował powstrzymać tam piłkę, musiał uważać, żeby nie padła bramka samobójcza. Tak na marginesie chyba BKS. Dwie bramki samobójcze w tym sezonie. Ogólnie mamy w całej lidze 4 bramki samobójcze, z tego 2 autorstwa BKS. Zobaczmy Unia Wąbrzeźno. Dobre wejście Kosińskiego. I poprzeczka. Dobitka tym razem już skuteczna. W końcu Unii Wąbrzeźno udało się zdobyć bramkę. Od 61 minuty Unia Wąbrzeźno prowadzi 1 do 0, a bramkę strzelił Jakub Boczek, zawodnik, który przed chwilą wszedł nam na boisko. Zatem można powiedzieć, że trener Unii Wąbrzeźno dokonał bardzo dobrych zmian. Pojawili nam się Owczarczyk oraz Boczek. Owczarczyk wnosi już od razu, widać, sporo ożywienia, a Boczek po kilku minutach obecności na boisku wpisuje się na listę strzelców i od 61 minuty gospodarze prowadzą z BKS-em Bydgoszcz 1 do 0. Warto zauważyć, jak bardzo dobrze w pole karne wszedł Kosiński, jak Bartłomiej dograł po prostu piłkę do środka i po tym strzale padła poprzeczka, po której dobicie już było tylko czystą formalnością. No to trudne zadanie teraz przed BKS-em. Co innego bronić się po prostu, a co innego, gdy teraz będą musieli spróbować zaatakować i poszukać bramki wyrównującej. Zobaczymy, jak poradzi sobie młoda drużyna z Bydgoszczy. Orzechowski. Nie dbała. Tutaj Kosiński dobrze przejął piłkę, ale jednak nie było to jednak dobre przyjęcie i potem musiał ratować się faulem. Czyli nie będziemy mieli tutaj kolejnego bezbramkowego remisu w Wąbrzeźnie. Przypomnijmy, że bezbramkowym remisem zakończył się nam mecz Unii z GLKS-em Dobrcz-Wudzyn. Tam również było 0 do 0. Tak jednak ten wynik się jednak dzisiaj już nie powtórzy. Unia Wąbrzeźno prowadzi 1 do 0 i teraz zobaczymy, czy otworzył nam się worek z bramkami, czy może wręcz przeciwnie, czy może BKS zdoła odrobić straty. Powalony tam chyba strzelec bramki Boczek. A my przy okazji chwili przerwy w grze dziękujemy firmom, dzięki którym możemy prowadzić dla Państwa te transmisje. Dziękujemy firmie Greenpack,
producentowi obiektów z drewna, Wiat, Altan, garaży z drewna, domków narzędziowych. Dziękujemy Smart Eco, dostawcy fotowoltaiki, pompy ciepła oraz barowi z klasą, czyli mobilnym barmanom na wesela. Podniósł się nam już boczek i Unia kontynuuje grę. Drapiewski. A my podkreślamy, mamy w tej chwili na swoich monitorach, macie Państwo wirtualnego lidera Unia Wąbrzeźno w tym momencie z 23 oczkami na koncie przoduje tabeli naszej. Jeśli ten mecz się tak skończy, no to wtedy Rawys, żeby wrócić na pozycję lidera, będzie musiał jutro wygrać, bo przy porażce Rawysu lub nawet remisie Rawysu z Olimpią nadal liderem pozostanie Unia. Kosiński. Ale czujnie bramkarz BKS-u. Maciejewski wycofał. Piłka leci już jednak do Owczarczyka. Sebastian Owczarczyk. Dobiega Wiśniewiec. I pięknie Stasiu złożył się Jabłoński do tego uderzenia. Ładna próba. Widzicie Państwo, ile wnosi Owczarczyk do gry Unii Wąbrzeźno. Jak cenny jest to zawodnik dla tego zespołu. Spore ożywienie na lewej stronie. Bardzo ładne dośrodkowanie. Tutaj niepilnowany był Jabłoński i z takimi nożycami próbował pokonać bramkarza BKS-u. Piłka jednak wybita i mamy rzut rożny dla Unii. Nie dopadł nikt z Unitów do tej piłki i od własnej bramki Fusiek. Dalekie wybicie. I przejęcie Unitów. Orzechowski. Drapiewski. Nie dbała, wycofał do tyłu. Kosiński. Uspokaja troszkę grę teraz Unia Wąbrzeźno. No, nie opanował teraz futbolówki Kosiński i aut dla BKS-u. Wiśniewski. Naciskany Przygódzki. I piłka w aut. Zapraszamy Państwa i zachęcamy do subskrypcji naszego kanału. Przypominamy, prowadzimy transmisję nie tylko na Przodu Jabłonowo, staramy się pokazywać Wam całą ligę. Zatem prosimy o suby, prosimy o lajka pod naszymi transmisjami. Bądźcie na bieżąco dzięki tym subskrypcjom. Co prawda informujemy w różnych lokalnych mediach o naszych transmisjach, ale gdy tylko Państwo zasubskrybujecie nasz kanał, to z automatu będziecie otrzymywać powiadomienia o naszych transmisjach na żywo. Drapiewski. Owczarczyk. Niedokładnie. I teraz, czy będzie okazja do oddania strzału BKS-u? Nie, jeszcze nie. Tam na skrzydło oddana piłka. No i strzał, ale z bardzo ostrego kąta. Szymon Lewandowski nie miał problemów z wyłapaniem tej piłki. Mazurowski. Mazurowski. Do Drapiewskiego. Maciejewski. Ma tam na prawej stronie Orzechowskiego, ale zdecydował się do środka, do Jabłońskiego. Jabłoński chyba czysto powstrzymywany. Tak, arbiter nie zatrzymywał tej akcji. Szukał tam Jakielszaka. I już Kosiński odebrał piłkę. Teraz Orlicki. Do Drapiewskiego.
Orzechowski. I tutaj jest Owczarczyk. Owczarczyk do środka i zablokowane tutaj podanie Owczarczyka przez Bartka Kołodziejskiego. Przez Wiśniewskiego chyba. A rzeczywiście, to był Wiśniewski. No i Stasiu Jabłoński tradycyjnie będzie wykonywał nam korner. Zaraz ustawi sobie piłkę. Zadrepcze. Taki charakterystyczny właśnie sposób wykonywania tych rzutów rożnych. O właśnie. Ale piłka opuściła nam przy tej próbie dośrodkowania linię końcową i od własnej bramki Fusiek. Siedemdziesiąta minuta gry, proszę Państwa. Unia 1, BKS 0. Męczy się, można powiedzieć, troszkę Unia dzisiaj z BKS-em. Nie widać różnicy 20 punktów w tabeli między tymi zespołami. I powalony Kosiński przez Przygódzkiego. Drapiewski, Radek. Jabłoński. W stronę Owczarczyka. Owczarczyk do Kosińskiego, troszkę niedokładnie. Dobrze Kosiński. Dobiegł do piłki Jabłoński, jednak zabrakło tam kilku centymetrów, aby troszkę mocniej kopnąć tą piłkę. W dobrych nastrojach kibice Wąbrzeskiej Unii już dawno nie mieli tak dobrze grającego zespołu tutaj u siebie w mieście. Faulowany Orzechowski. Pytanie od Mariano Italiano. Czy dobre mają kiełbaski? No w Wąbrzeźnie nie widzieliśmy żadnego takiego jakiegoś grilla. Tutaj nic takiego nie ma na meczu chyba, żeby skosztować, żeby coś sobie kupić. I teraz Owczarczyk. Dobiega Wiśniewski. Dobrze Owczarczyk. Wyłożył piłkę do Kosińskiego. Kosiński, podwojone krycie, ale teraz Owczarczyk, będzie idealna okazja. Jednak chyba trochę za bardzo zwlekał Sebastian Owczarczyk. Nic już z tej akcji nie będzie. Faulował jeszcze zawodnika BKS-u, faulował Wiśniewskiego Konrada. Ale po raz kolejny powtórzę, spore ożywienie tutaj nam wprowadza Owczarczyk na lewej stronie. I ponownie Owczarczyk. Ponownie Owczarczyk. I będziemy mieli rzut rożny dla Unii Wąbrzeźno. Dobra decyzja arbitra. Jako ostatni dotykał piłki zawodnik z numerem 13 w BKS-ie. Czyli Jakielaszek Jakub. I Aaron Maciejewski. Dobre to dośrodkowanie. Nieco za wysoko ten strzał głową Unitów. Ja dodam też, wspominałem o młodzieżowcach BKS-u,
Tutaj należy też odnotować kilku zawodników Pomorskiej Unii. Mikołaj Wojtak, 2006 rocznik, Maciejewski Aron, 2005 rocznik. Także też kilku młodzieżowców Unii Wąbrzeźno, młodych bardzo chłopaków. Stasiu Jabłoński, też młodzieżowiec, co prawda już 2002 rocznik. Zauważmy, że strzelec bramki Poczek Jakub jest z 2006 rocznika. Tak jest. 16-letni zawodnik. I Wiśniewski. Dobre przyjęcie BKS-u. I będzie okazja do oddania strzału. No była to wspaniała sytuacja na wyrównanie. Bardzo dobra okazja na wyrównanie. Leży nam zawodnik Unii Wąbrzeźno. Zobaczmy może powtórkę w międzyczasie tej akcji BKS-u. Chyba jakoś poważniejsza. Zobaczcie Państwo, dobrze zagrywał tutaj Wiśniewski. Całkiem niezłe przyjęcie piłkarza BKS-u, znalazł trochę miejsca, no miał jeszcze czas, może mógł podejść troszkę bliżej bramki, no ale niecelne to uderzenie, zresztą Lewandowski odprowadzał piłkę, a nam tymczasem potrzebna będzie pomoc medyczna na stadionie dla zawodnika Unii Wąbrzeźno. Kwadrans do zakończenia tego spotkania. Ciężko będzie BKS-owi wyrównać. Widzimy po obrazie gry, że dobrze broni się ogólnie Unia Wąbrzeźno. Dobrze ustawiona linia defensywy. Niezbyt dużo tych okazji mają ma BKS. Ciężko się tam przedrzeć w okolice pola karnego. Dlatego też widzimy, że raczej próbują swojej szansy zawodnicy BKS-u szukać poprzez strzały z dystansu. I rozpoczynamy grę. Lewandowski do Drapiewskiego. Mazurowski. Mazurowski. Stracił piłkę. Oliver Woźniak zabrał mu piłkę. Dobrze teraz zastawił piłkę ciałem Drapiewski. No i faulowany teraz zawodnik z numerem 16, Oliwier Woźniak. Będziemy mieli rzut wolny dla BKS-u. Piłkę ustawia sobie kapitan drużyny Pawlak Filip. Dobra pozycja, może pokusić się o strzał. I zobaczmy. Bardzo mocne uderzenie, niecelne jednak. No muszą próbować piłkarze BKS-u. Widzimy powtórkę jeszcze tego uderzenia z rzutu wolnego. Soczyście przyłożył piłkarz BKS-u. No jednak niecelnie po raz kolejny Szymon Lewandowski nie musiał nawet interweniować. Pawlak przyjął piłkę. I aut dla BKS-u.
No dośrodkowanie, próba dośrodkowania w pole karne, tam zupełnie nikogo nie było z zawodników z Bydgoszczy. Powalony Pawlak. Będzie rzut wolny dla BKS-u. I Saganowski. Ustawił sobie Filip Saganowski piłkę. Bardzo daleka odległość jednak. Widzicie Państwo w okolicach środka pola. Dośrodkowanie. No i opuściła nam piłka linię końcową od własnej bramki Lewandowski. A do końca spotkania zostało nam już tylko 10 minut. Tak, 10 minut nadziei BKS-u na pierwsze punkty w tym sezonie. Jednak jeśli mamy być szczerzy, no ciężko będzie BKS-owi o te punkty, jakikolwiek punkt. Ale próbuje BKS. Teraz muszą jednak uważać. Dobrze przecięte to podanie. Przez Kajko Borysa. Aj, Drapiewski nie trafił nam tutaj w piłkę. Uderzył zawodnika BKS-u w Achillesy. I żółta kartka dla kapitana Unii Wąbrzeźno. Widać, jak cierpi Wąbrzeźniak Oliwier. No nie ma, tutaj niepotrzebnie dyskutuje Radek Drapiewski. Ewidentna żółta kartka, słuszna decyzja arbitra. A my będziemy mieli ponowną próbę dośrodkowania w pole karne. Zobaczymy, co tym razem, jak ta akcja BKS-u będzie wyglądała. No nieudane to, nie wiem nawet czy to uderzenie, czy dośrodkowanie było, ale już Unia Wąbrzeźno. Walczy jednak jeszcze BKS. Mają bydgoszczanie piłkę. Dośrodkowanie w pole karne i Lewandowski bez problemów wyłapuje piłkę. Dalekie wybicie Lewandowskiego, ale niestety out. A kibice Wąbrzeskiej Unii chyba pomału zaczynają już świętować. Słyszymy dobre nastroje na trybunach. BKS. Próba wstrzelenia piłki w pole karne. Wybita piłka przez Unitów. Jeszcze jednak BKS. I BKS cały czas, no ale tutaj podwojone, wręcz potrojone krycie. I jeszcze do piłki dopadł zawodnik z numerem 14, chyba to był Saganowski. Próba strzału. Widzimy jeszcze raz tą akcję. Tu tak jak Państwu wspominałem, wzięty w kleszcze zawodnik BKS-u. I zdecydował się nam na strzał z dystansu piłkarz z Bydgoszczy. Uderzenie jednak niecelne i od własnej bramki Szymon Lewandowski. Bardzo ktoś z Państwa pisze na czacie, warto podkreślić dobrze prowadzony mecz przez arbitrów. Tak, dzisiaj nie można mieć do arbitrów żadnego zastrzeżenia. Poprawne decyzje. Zresztą również dodam też, że
Jeśli chodzi o ocenę pracy arbitrów, to również w Ostaszewie mecz Mustanga Ostaszewo z Naprzodem Jabłonowo również dobrze prowadzony przez arbitrów. Także dzisiaj na pracę sędziów nie możemy narzekać. Przynajmniej w tych spotkaniach, które oglądamy na antenie Naprzód TV. I Fusiek Bartosz przyjmuje piłkę. Pawlik Filip. Dalekie wybicie. Daleki wyrzut Lewandowskiego Szymona. Przejęcie graczy PKS-u. No, zdenerwowani teraz zawodnicy BKS-u. Dyskusje z arbitrem. Troszkę gorąco nam się robi w tych ostatnich minutach. Zobaczmy jeszcze raz na tą sytuację. Nie wiemy, czy nie był faulowany przypadkiem. Tak, no ciężko ocenić z tego planu. Od własnej bramki, w międzyczasie nam się tam akcja toczyła, od własnej bramki Lewandowski. Ja podglądam już na terminarz kolejnych spotkań. No i świetnie wygląda to wszystko dla Unii Wąbrzeźno. Bardzo dobry terminarz, można powiedzieć. Za tydzień ponownie u siebie z Wiktorią Lisewo, czyli mają też spore szanse na komplet punktów. Później grają z najsłabszym zespołem tego sezonu, czyli ze Startem w Arlubie. Zatem przed Unią sporo okazji na punktowanie. Po starcie w Arlubie z kolei Sokół Radomin, czyli też drużyna bez punktów. Czyli ten październik w wykonaniu Unii Wąbrzeźno raczej z zespołami, tak jak widzimy, z dołu tabeli, z dolnej części. Grajek 34 pyta, jak będziemy mecze transmitować w następnej rundzie. Będzie to na pewno mecz Naprzodu. Tak, w przyszłym tygodniu na pewno pokażemy Państwu mecz Naprzód Jabłonowo z Krajną Sępólno-Krajeńskie, te spotkanie o godzinie 12 w Jabłonowie Pomorskim. No i niestety, proszę Państwa, dzień nam się staje coraz krótszy, czyli coraz mniejsze odstępy między spotkaniami. Ciężko będzie nam niedługo pewnie transmitować już po dwa mecze dziennie. Jedynie tak, co patrzę na terminarz, moglibyśmy pokazać, ale chwilkę, zobaczmy, bo Unia Wąbrzeźno. Faulowany zawodnik, no, zdenerwował się teraz nam z szesnastką Oliwier Woźniak, odrzucił piłkę, no i za to został ukarany przez arbitra żółtym kartonikiem. No i wracając do myśli odnośnie transmisji, o 12 gra Naprzód z Krajną i proszę Państwa, mecz skończy się o 14, no i tak patrzę, że no w Wąbrzeźnie Unia gra z Wiktorią o 15, ale no to nie wiem, czy my zdążymy w ciągu godziny przyjechać i się zwinąć w Jabłonowie, tutaj rozwinąć i przeprowadzić transmisję. Postaramy się jakoś zorganizować, żeby pokazać Wam ten mecz Unia Wąbrzeźno Wiktoria Lisewo. Najwyżej ten mecz rozpoczniemy po prostu z małym, z jakimś 5-10-minutowym opóźnieniem, ale proszę dać nam jeszcze trochę czasu do namysłu, będziemy się zastanawiać. Pokażemy za to w niedzielę na pewno mecz Olimpia Grudziądz, LKS Dąbrowa Chełmińska. Ten mecz jest w niedzielę o godzinie 12, zatem z naszym meczem Naprzodu nie koliduje i będziemy mogli bez problemu to spotkanie pokazać, czyli na pewno dwa mecze, a może nawet trzy w przyszłym tygodniu na antenie Naprzód TV. Dziękujemy przy okazji sponsorom, dzięki którym te relacje właśnie możemy dla Państwa pokazywać. Greenpack, producent obiektów z drewna, Smarteco, dostawca fotowoltaiki, pomp ciepła i bar z klasą, mobilni, barmani na wesele. A Państwo proszę, abyście nie zapominali, że jutro pokazujemy mecz na szczycie, Rawys Raciąż kontra Olimpia Grudziądz. Zapraszamy na ten mecz i prosimy przy okazji o subskrypcję. Subskrybujcie nasz kanał. Będziemy mogli wtedy Was na bieżąco powiadamiać o wszystkich naszych transmisjach. Około 2 minut do zakończenia regulaminowego czasu gry.
Czaplek do środka. Strzał na bramkę, ale za mocny. Zobaczmy powtórkę. Owczarczyk zagranie do środka i uderzał. Maciejewski nam oddał strzał, ale około 2 metrów nad poprzeczką. Jeszcze BKS. Piłka przyjęta przez Owczarczyka do Kosińskiego. Kosiński ma trochę przestrzeni. No i teraz nieprzepisowo powstrzymany Kosiński, przywoływany przez arbitra zawodnik z numerem 19, Bartek Kołodziejski, obejrzy żółty kartonik, a to, tak jak Państwu powiedziałem, jeden z najmłodszych piłkarzy na boisku, 2007 rocznik, czyli 15-latek. A rzut wolny wykonywał będzie Stasiu Jabłoński. Sędzia doliczył 3 minuty do regulaminowego czasu gry. I zobaczmy. Unia Wąbrzeźno. Stasiu Jabłoński. Owczarczyk i piłka dla BKS-u. Pytanie z czata, o której jutro Rawys. Rawys jutro gra, proszę Państwa, o godzinie 14. Także 14 w Raciążu, spotkanie Rawysa z Olimpią i Rawys powalczy o to, aby powrócić na pozycję lidera. Bo jeśli za chwilę nam zakończy się właśnie to spotkanie w Wąbrzeźnie tym wynikiem, to Unia z 23 oczkami wskoczy nam na pierwsze miejsce w tabeli. Jeszcze BKS spróbuje wyrównać wynik spotkania. No nie mogą jednak podejść pod bramkę Lewandowskiego. Może teraz? Nie, piłka przejęta. Przejęta piłka i teraz kontra Unii. Na spalonym Mazurowski. Dziewiąty mecz prawdopodobnie zaraz przegra BKS. Dziewiąty mecz przegrał również dzisiaj Sokół Radomin, też minimalnie. BKS 0-1, Sokół Radomin 2-3 ze Stalą. Także bez punktów nadal te zespoły. I zobaczmy, Mazurowski. Na spalonym jednak Paweł Mazurowski. I BKS, spieszą się Bydgoszczanie, ostatnie sekundy tego meczu, pewnie około minuty tylko do zakończenia tego spotkania. No nic z tego nie będzie. Nie spieszą się Unici. Daleko wybija Lewandowski, Szymon. Teraz strata, muszą uważać zawodnicy BKS-u. Owczarczyk zdołał oddać strzał, ale świetnie bronił to tak Bartek. I była to ostatnia akcja meczu. Unia Wąbrzeźno pokonuje 1-0 BKS. Można powiedzieć, Unia... No nie wysiliła się jakoś dzisiaj specjalnie. Można powiedzieć tak, jakimś postarali się wygrać to zawodnicy z Wąbrzeźna niedużym nakładem sił.
nie szarżowali tempa, spokojnie grali, stworzyli sobie jedną dogodną okazję i ją wykorzystali. Później co prawda jeszcze też z dwie sytuacje, tak czy inaczej tylko 1-0 Unici wygrywają, ale co najważniejsze inkasują 3 punkty, dopisują sobie do konta 3 oczka i z 23 punktami wskakują na pozycję lidera. I teraz patrzymy, co jutro zrobi Rawys. Jeśli Rawys wygra, powróci na pozycję lidera. Jeśli przegra z Olimpią bądź zremisuje, nowym liderem zostanie Unia Wąbrzeźno. Zatem zapraszamy Państwa na naszą jutrzejszą transmisję. Przypominamy, godzina 14, jesteśmy w Raciążu. Widzimy, zawodnicy dziękują sobie. Kibice zadowoleni, ustawili nam się już wzdłuż płotka, czyli za chwilę pewnie zawodnicy podejdą, przybiją sobie ze swoimi kibicami piątkę. No a teraz, tak jak Państwu powiedziałem, Unia Wąbrzeźno, troszkę taki lżejszy terminarz. Wiktoria Lisewo, Start Warlubie, Sokół Radomin, no mogą wysoko punktować nam piłkarze z Wąbrzeźna. Mogą nawet odskoczyć reszcie tabeli, jeśli reszta będzie dzieliła się punktami i gubiła te punkty. Ja może jeszcze zaraz postaram się podejrzeć i chociaż poinformować Was, jak wygląda mecz w Sępólnie Krajeńskim. Tam widzimy rezultat bez zmian, czyli Polonia prowadzi 2-0, mamy też już doliczony czas gry. No czyli Polonia również zapunktuje, również będzie się wspinała w tabeli. No coraz ciekawsza ta walka w czubie. No w dobrych nastrojach widzicie Państwo i kibice, i piłkarze będą opuszczać ten stadion. BKS szybko zszedł do szatni. No ale co tu się dziwić, 9-9 porażka z rzędu. Ja jeszcze raz dziękuję firmie Greenpack, obiekty z drewna, Smart Eco, fotowoltaika, pompy ciepła i bar z klasą, mobilni barmani na wesela za możliwość przeprowadzania tych transmisji. Jutro widzimy się z Państwem w Raciążu, za tydzień prawdopodobnie zrobimy transmisję z meczów, wiadomo, zawsze naprzód gra Skrajną, później może zdążymy do Wąbrzeźna na mecz z Wiktorią Lisewo. A w niedzielę pojedziemy do Grudziądza, aby pokazać mecz Olimpii Grudziądz z Dąbrową Chełmińską, która również ostatnio dobrze się prezentuje. Dziękować będziemy już pomału Państwu za uwagę i rozstawać się. Będziemy jechać do domu odpoczywać. Jest to nasza druga dzisiejsza transmisja. Naprawdę jesteśmy zmęczeni. Zaraz zwijamy sprzęt i jedziemy do Jabłonowa. My niestety w trochę smutniejszych nastrojach przypominamy, nasz naprzód przegrał 1-3 z Mustangiem, no ale już jesteśmy myślami przy meczu z Krajną za tydzień. Mam nadzieję, że tam naprzód zdobędzie komplet punktów i zostawiamy Państwa z We Are The Champions, które włącza speakerka dla zawodników. A komentowali dzisiaj dla Was Karol Witkowski, Przemek Obijalski, za kamerą pracował Maciek Kosiorowski, a realizatorem obrazu, realizatorem transmisji był Nikodem Leszczyński. Tak. A jutro jeszcze może kto jutro będzie tutaj dla Państwa? A Marcin Jaskowski komentuje, Karol też jedzie, Witkowski i chyba Mateusz Schodowski. Tak. Jutro troszkę inny skład, ale tak jak Państwu już tłumaczyliśmy, robimy sporo tych transmisji, zatem staramy się z kolegami dzielić. Jeszcze raz dziękuję, miłego popołudnia i do usłyszenia.